Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś pogadamy sobie troszeczkę o moim pobycie w domu dziecka. Byliście ciekawi, prosiliście mnie o odcinek z taką tematyką, dlatego też dla was nagrywam. Standardowo prosiłam was o zadawanie pytanek, które was interesują w tym temacie na moim Instastory i wybrałam takie najciekawsze z nich. Najpierw zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę i no dobra, to zaczynamy, nie? Pierwsze pytanie. Jaka jest tam atmosfera? Oczywiście ostrzegam, że to jest o domu dziecka, w którym ja byłam i uwierzcie mi, że w każdym domu dziecka jest inaczej. To zależy od tylu rzeczy, od tego, jacy są wychowawcy, od dyrektora, naprawdę od wszystkiego. Nie każda placówka taka jest. Ale akurat ta, w której byłam, taka była. Także jaka jest tam atmosfera? Moim zdaniem, jak dla mnie, straszna. Wychowawcy byli okropni, w ogóle zero wsparcia. Oni byli tacy, nie wiem, opryskliwi. Zupełnie się do tego nie nadawali. To było takie, zamiast, wiadomo, niektóre dzieci w takich miejscach są po przejściach. Większość dzieci jest po przejściach. I one potrzebują wsparcia, troszeczkę jakiegoś miłego, dobrego słowa. A ci wychowawcy zupełnie tego nam nie dawali. Jakie były tam zasady? Mieliśmy różne dyżury. Na przykład jak przeklnęliśmy i wychowawca to usłyszał, to mieliśmy minus 10 zł z kieszonkowego, a kieszonkowego było około 40 zł z tego co kojarzę. Nie wiem, bo ja nigdy w życiu od nich żadnych pieniędzy nie dostałam, dlatego że mi odciągali, zabierali mi. Tak samo jak na przykład za jedną opuszczoną lekcję mieliśmy minus złoty 50 odbieranego z kieszonkowego. A ja akurat byłam takim uczniem, że dość dużo wagarowałam, no i niestety mi odciągali. Także nigdy w życiu żadnych pieniędzy od nich na oczy nie widziałam. Jak wyglądały święta urodziny? Urodzin nie było, a święta po prostu to była taka jakby wigilia na stołówce, tam wszyscy się zbieraliśmy. Tyle, że właśnie nasz dom dziecka, większość domów dziecka ma takich jakby partnerów, trochę sponsorów. I właśnie ci sponsorzy, te wszystkie osoby są zapraszane na tą wigilię, jest tam jakby jasełka taka odprawiana, śpiewamy kolędy i dostajemy prezenty właśnie od takich różnych sponsorów. Zawsze pisaliśmy list do Świętego Mikołaja i niektóre rzeczy właśnie z tych list dostawaliśmy od właśnie różnych sponsorów itd., itd. Czy obowiązywała cisza nocna? Oczywiście, że tak, o godzinie 22 była już cisza nocna. Czy można było używać telefonów komórkowych? Tak, można było. Oczywiście oni wam tego nie kupowali, jeżeli mieliście swój, jak na przykład tak jak ja przyszłam już ze swoim telefonem, to miałam i mogłam go używać, ale na przykład Wi-Fi tam nie było, trzeba było mieć swój internet. Jak wyglądały posiłki? Były trzy posiłki, śniadanie, obiad, kolacja. I tak to poza tymi posiłkami kuchnia była niestety zamknięta na klucz, co dla mnie było po prostu chore. Śniadanie było, wiadomo, przed szkołą. Później po szkole się wracało, był obiad i około 19 była kolacja. I to wszystko. Zawsze wszyscy się zbieraliśmy na stołówce. Tam wykładali jakąś szynkę, jakiś ser, jakąś konserwę. To zależy, jakie tam było menu ustalone przez wychowawców. No i po prostu jedliśmy, co było na stole. Jak byłaś traktowana? Ja byłam wyjątkowym przypadkiem. Byłam okropnie traktowana. W ogóle nie dogadywałam się z wychowawcami, dlatego że ja bardzo walczyłam o swoje. I właśnie tego przede wszystkim się tam nauczyłam, żeby walczyć o swoje, żeby nie dać sobie wejść na głowę. I uwierzcie mi, że to naprawdę mi dużo dało, dlatego że ja na początku byłam taka potulna, nie wiedziałam, co ja mogę, czego nie. Byłam bardzo grzeczna, ale jak zobaczyłam, jak oni się zachowują, to po prostu zaczęłam się buntować, zaczęłam walczyć o swoje. Zaczęłam ich zgłaszać do różnych właśnie placówek odpowiedzialnych za ten dom dziecka i tak dalej. Także no ja miałam trochę pod górkę. Czy było jakieś kieszonkowe? Tak jak mówiłam, było 40 zł około. Można było normalnie wychodzić ze znajomymi? Nie. Po lekcjach, zawsze po szkole w tygodniu, od godziny 16 do chyba 18-19 były odrabianki. Tak zwane, to była odrabianie pracy nowej, uczenia się tak dalej, tak dalej. I w tym czasie nie można było wychodzić. No a potem, no to była kolacja, to oni zawsze tam wymyślali, bo oczywiście trzeba było. Jeżeli chcieliście wyjść, to trzeba było iść do wychowawców i wpisać się w taką książkę, gdzie wychodzicie, od której do której i tak dalej. No i oni mało kiedy się zgadzali, żeby wyjść w tygodniu, także w weekendy znowu było z rana sprzątanie i oni wiecznie coś
wymyślali, żeby tam nie wypuszczać tak naprawdę. Wiecznie dawali jakieś kary na wychodzenie, na przykład za pyskowanie, czy za przeklinanie, czy nie, za niezrobienie dyżuru, bo na przykład mieliśmy takie dyżury, że na przykład ja cały tydzień robiłam, miałam dyżur w kuchni i podawałam posiłki, a na przykład kolejny tydzień miałam wolny, kolejny tydzień na przykład sprzątałam korytarze, kolejny tydzień wolny, kolejny na przykład sprzątałam prysznice czy toalety i tak dalej. To było tak to na takiej podstawie. Jeżeli na przykład nie chcieliście wykonać dyżuru, to mieliście karę i nie mogliście na przykład wychodzić powiedzmy przez 2 tygodnie. Czy pobyt tam czegoś cię nauczył? Tak jak mówiłam, nauczył mnie walczenia o swoje. Bardzo tam można powiedzieć, że troszeczkę wydoroślałam, bo właśnie zaczęłam walczyć o swoje, wiedziałam co mogę, czego nie i taka bardziej się zrobiłam pyskata. Jak wyglądał tam typowy dzień? No rano wiadomo, o 6 była pobudka, jedliśmy śniadanko. No, przed 7 ja na przykład wychodziłam na busa, wracałam po 16 ze szkoły, jadłam obiad, zdrzemnęłam się tak naprawdę. Później była kolacja, kąpanie, w ogóle to jest najlepsze. Kąpiel była 2 razy w tygodniu, w środę i soboty, rozumiecie to? I prysznice były zamknięte na klucz. Dla mnie to w ogóle było nie do pojęcia. Na przykład ja, kobieta, miałam okres, duba, myj się w misce, w tygodniu trzeba było się myć w misce, w środę i w sobotę mogliście wziąć kąpiel pod prysznicem jak normalni ludzie. To już w ogóle dla mnie było chore i trzeba było się kłócić z wychowawcami, żeby oni łaskawie dali ci klucz do kąpieli. No tragedia. Ile tam przebywałaś? Niecałe 2 lata. Jakie miałaś relacje z opiekunami? Tak jak mówiłam, okropne, w ogóle się z nimi nie dogadywałam. Dla mnie to nie byli w ogóle ludzie normalni, tylko ludzie bez serca. Jak mój tata zmarł, to oni wręcz się z tego nabijali, że ja byłam załamana, że ja płakałam. Zero wsparcia, dosłownie zero. Czy masz dalej kontakt z kimś z domu dziecka? Tak, mam. Ile osobowe były pokoje? Różnie. Niektóre mniejsze pokoje były dwuosobowe na przykład, inne trochę większe było 4-osobowe czy 3-osobowe. Ja akurat miałam pokój z dwoma dziewczynami, z czego jedna w tygodniu była w bursie takiej tam w szkole obok szkoły, a druga była w ośrodku chyba wychowawczym bodajże, bo nie wiadomo, większość dzieci to chcieli wywalić do ośrodka, żeby mieć spokój. I właśnie ja w sumie byłam w tygodniu, byłam sama w pokoju i nie narzekałam w sumie. No to by było, kochani, na tyle. Tak jak mówiłam, takie... Ja akurat byłam tą dziecka, którego nie wspominam dobrze. Choć poznałam tam wiele ludzi, czegoś się nauczyłam, mam tam jakieś dobre wspomnienia, ale wychowawcy po prostu się do tego nie nadawali. Akurat ten dom dziecka podejrzewam, że od grudnia już jest zamknięty i bardzo dobrze, bo naprawdę nie działo się tam dobrze. I wiadomo, ja na przykład bardzo współczułam tym dzieciom, dlatego że one były porzucone przez rodziców, czy właśnie odebrane rodzicom. I one potrzebowały takiej miłości, takiego wsparcia. One nieraz do mnie przychodziły i właśnie przytulały się. Nawet tak głupio, żeby się przytulić czy pogadać, bo od wychowawców po prostu tego nie dostawali. Tak samo jak przyszliście i chcieliście powiedzieć, że jesteście głodni i żeby wam otworzyli kuchnię, to mówili na przykład, że obiad był, kolacja była. Co z tego, że na przykład było coś, czego nie lubiliście i tego nie zjedliście, więc byliście głodni. Ich to nie obchodziło. Kuchnia była na klucz i koniec. Tak to mniej więcej, kochani, wyglądało. Ja jestem przeszczęśliwa, że ja tam byłam tak krótko i naprawdę współczuję osobom, które były tam długo. Ja bym chyba nie wytrzymała psychicznie. Oni się znęcali w ogóle nad człowiekiem psychicznie. Oni potrafili szarpać te dzieci. Dla mnie to było nie do pojęcia w ogóle. Ale na szczęście nie byłam tam długo i już nigdy nie wrócę do takiego miejsca i nikomu, naprawdę nikomu, nawet najgorszemu wrogowi nie życzę, żeby trafił w takie miejsce. Naprawdę. Dobra, kochani. To na tyle, więcej pytanek nie ma. Dziękuję bardzo wam za ten odcinek. Zapraszam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę oraz na moje social media, czyli Instagram xkwapiszkax oraz TikTok xkwapiszkax. To cześć!